Opactwo w Mogile powstało w 1222 roku z fundacji biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Na jego uposażenie hierarcha przeznaczył 4 wsie i 100 grzywien czystego srebra. Zakonnicy szybko rozwijali swoje włości, wykorzystując do rzeczy Wisły do budowy sieci stawów hodowlanych, młynów zbożowych i papierniczych oraz olejarni. Sprowadzili oni także nowe gatunki drzew, warzyw, ziół i kwiatów, a na łąkach wypasali bydło. W XVI stuleciu przy klasztorze powstaje szkoła malarsko-iluminatorska, a jej najsłynniejszy przedstawiciel, brat Stanisław Samostrzelnik, ozdabia kościół i klasztor freskami. Konwent w Mogile jest jednym z niewielu klasztorów na terenie Polski, któremu udało się uniknąć kasaty po rozbiorach i istnieje nieprzerwanie od prawie 800 lat. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, zajrzyj na kanał Razem w Polskę.